Radio Plus Kielce. Cały ten sport. A dzisiejszy program Cały ten sport zaczynamy oczywiście od tego, co wczoraj wydarzyło się w hali Legionów. Vive Targi Kielce w kolejnym meczu Ligi Mistrzów pokonało Füchsie Berlin 32-29 i o tym spotkaniu porozmawiamy sobie z naszym gościem, a jest nim dzisiaj Mateusz Jachlewski, skrzydłowy Vive Targów w Kielce. Witam serdecznie. Dzień dobry. No Mateusz, musimy przyznać, że fantastyczny mecz za nami i chyba jesteście naprawdę zadowoleni. Na pewno możemy być zadowoleni z wyniku i z atmosfery, jaka była w hali, z walki, jaka była, no szczególnie w drugiej połowie w obronie, z gry Markusa Kleveri. No, wydaje mi się, że ten mecz mógł się podobać kibicom na hali i przed telewizorami. No bo więcej takich meczów było i byśmy takie mecze właśnie wygrywali. Na przerwę schodziliście jednak przegrywając. O czym myśleliście w przerwie spotkania? Bo zdawaliście sobie sprawę z tego, że jeżeli przegracie to spotkanie, to już właściwie możecie odłożyć marzenie o awansie do następnej rundy Ligi Mistrzów na przyszły sezon. No na pewno dokładnie tak było, że na pewno gdzieś to siedzi w głowie, ale no z pierwszym gwizdkiem to się tak można powiedzieć, że rozmywa i o tym się nie myśli. Wiadomo, że był to bardzo ważny mecz dla nas. Natomiast w pierwszej połowie zagraliśmy troszeczkę chyba, wydaje mi się tak, że było więcej rzutów z drugiej linii. No Patterson chyba 6 bramek rzucił, takie sytuacyjne, czy to z biodra, czy koło głowy rzucał. Szybkie rzuty, Sławek nic w bramce nie widział i no ta obrona była chyba zbyt mało agresywna. No w drugiej połowie troszeczkę to się zmieniło, no bo zawężyliśmy środek, no pozwoliliśmy oddawać rzuty ze skrzydeł. Markus bronił, no i nam się to opłacało. Mariusz Jurasik powiedział po tym meczu, że Duńczykowi no, powinniście kupić nawet skrzynkę szampana, a nie samego piwa, to może trzeba było wysłać jakiegoś najmłodszego w drużynie do sklepu, żeby coś tam przywiózł dla Duńczyka, bo naprawdę zagrał fantastyczne spotkanie. No oczywiście no, należy mu się brawa za to, za ten mecz. No świetnie bronił, no nie tylko z tych skrzydeł, ale no, wszystkie akcje, no, które obronił, no, były naprawdę na wysokiej klasie. No, grał na pewno na wysokim procencie. No chwała mu za to, natomiast powiedział też po meczu, że dużo łatwiej mu się broni, gdy obrona jest agresywna i, no i pomaga mu w tej bramce, no bo wtedy bramkarz widzi te rzuty, to nie są rzuty mocniejsze, bo zawsze są na kontakcie, więc jemu to ułatwia i też nam za to dziękował. Kleveri miał 55% skuteczności i Jurasik powiedział też, że on po prostu zniszczył skrzydłowych we wczorajszym meczu. Ja się tak zastanawiam, bo ty też jesteś skrzydłowym, czy w takich momentach zawodnika po prostu nie trafia szlak, gdy widzi, jak bramkarz drużyny przeciwnej w tak łatwy sposób, w tak skuteczny sposób zatrzymuje wszystkie rzuty? Znaczy byłem tak, jak rozmawiałem też z Markusem, że on się trochę śmiał z tych skrzydłowych, bo wiedział, że jak na przykład pierwsza, druga akcja nie wejdzie, no to później, jak jeżeli mają tę pozycję, a mieli dobre pozycje, no to skakali wysoko, czekali, aż bramkarz zrobił jakiś błąd, a wtedy Markus na nich czekał. I rzucali na siłę. No, nie wiem, czy nie lepiej by było rzucić właśnie wtedy jakiś rzut techniczny, nawet jak coś nie idzie, no bo sama siła też sam nie wystarczy. Czujecie się w tym momencie naprawdę mocni? Przecież drużyna z Berlina naprawdę miała bardzo dobre ostatnie spotkania. Gra w bardzo silnej lidze. No i nagle przyjeżdża do Kielc. I co? I porażka. Znaczy, no, może nie, że czujemy się dziennie, no na pewno taki mecz buduje i no, takie morale w zespole wzrasta, wiadomo, no bo to jest dobry zespół, no, ale my też jesteśmy dobrym zespołem, gramy w Lidze Mistrzów, no można powiedzieć, że my gramy w troszeczkę słabszej lidze, tak, niż Berlin, no nie mają na co dzień walkę no, o punkty, no bo tam nawet na praktycznie z ostatnim zespołem z tabeli jedzie się na wyjazd i się walczy o te punkty. No u nas jest troszeczkę inaczej, więc oni może mają tą taką płynność tych meczów takich trudnych, ciężkich, więc dzisiaj wczoraj przyjechali do Kielc, no kibice zrobili świetną atmosferę, no nagraliśmy u siebie, musieliśmy ten mecz wygrać. Ale Niemcy zagrali wczoraj w hali Legionów z naprawdę dużą agresją i chyba tego można się było spodziewać, bo też tego oczekiwał po was trener Bogdan Wenta, żebyście w tym spotkaniu zaprezentowali taką podwójną mobilizację. No dokładnie tak było, no wiadomo, ten mecz w Berlinie był, można powiedzieć, też podobny, bo była ta walka, było dużo kar, ale w tamtym meczu tylko dla nas kar, w tym ostatnich 10 minutach. Sędziowie powiedzieli po meczu w Berlinie, że u nich cały zespół grał agresywnie,
Dlatego nie, ciężko im było dać karę któremuś ze zawodników. A u nas było tak, że któryś wyszedł i nagle jakaś agresja i dlatego oni łatwiej im było dawać tę karę. No dzisiaj, znaczy wczoraj, przepraszam, było tak, że cały zespół grał agresywnie i tych kar było zdecydowanie mniej, a należało nam się z przebiegu meczu, tak jak dzisiaj nawet oglądałem powtórkę, no dużo więcej kar. No czyli jak atakować to w grupie, bo te pojedyncze akty agresji są dużo bardziej zauważalne, no to chyba taka dla was naprawdę cenna lekcja. Była wojna, wiadomo, że jak jest wojna, to też są ofiary. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o kontuzję Tomczaka i Jureckiego? Czy powiem szczerze, że dzisiaj też oglądałem właśnie tą powtórkę i ta kontuzja Bartka Tomczaka no nie wyglądała za ciekawie. No tyle dobrze, że od razu na hali no, był doktor nasz klubowy, który no, wstawił tą tylkości wszystkie wstaw, więc one są na miejscu. Teraz kwestia, nie wiem jak to dzisiaj będzie wyglądało, na pewno jest już po jakichś badaniach, nie rozmawiałem z Bartkiem, ale no to najlepiej zapytać naszych fizjoterapeutów lub jakiegoś opiekuna medycznego z naszego sztabu. Natomiast rozmawiałem z Michałem Jureckim, który no, mówi, że pięta nie boli go tak mocno jak przy tym pierwszym razie, gdy sobie to zrobił, więc wydaje mi się, że będzie dobrze. To była 36. minuta meczu. Bartek Tomczak doznał no bardzo groźnie wyglądającej kontuzji. Ty wtedy wszedłeś na boisko w jego miejsce. Ja się tak zastanawiam, czy zawodnik widząc to, że jego kolega z zespołu, który no, musi zejść z boiska z taką kontuzją, nie czuł jakiejś takiej blokady psychicznej, że zaraz jego może spotkać to samo. Znaczy nie, o tym na pewno się myśli. Na pewno, no, szczerze mówiąc, no, było mi no, trochę żal to, Bartka, no bo no, żadna kontuzja nie jest przyjemna, tym bardziej jak no, widziałem, że naprawdę go to bolało, no bo no, nie wyobrażam sobie mnie w tej sytuacji, no i nie chciałbym sobie tego oglądać. Natomiast no, ja też w tym sezonie miałem już dwie kontuzje, takie jedna po drugim, więc mam nadzieję i odpukać, że wyczerpałem limit kontuzji na ten sezon. Natomiast nie czułem żadnej blokady, no wiadomo, no takie w sporcie, że jeżeli jest kontuzja, no następny musi wejść i no i nagrać może nawet jeszcze i lepiej, bo żeby potwierdzić to, że została mu dana szansa, można też powiedzieć, że trochę zmusu, ale no potwierdzić swoją przydatność w zespole. Wróćmy jeszcze do osoby Markusa Kleveriego, ponieważ znamy już dzisiaj najlepszą siódemkę tej ostatniej kolejki Ligi Mistrzów. Wyboru dokonują władze EHF-u. No i jest duża niespodzianka, bo w tym składzie nie ma Duńczyka. W bramce wyróżniony został Iwan Martinowicz z Bośni Sarajewo, która przegrała u siebie z Kroacją Zagrzeb 21-26. Ja się tak zastanawiam, jak musiałby zagrać Duńczyk, żeby znaleźć się w tej siódemce. Może nie oglądali tego meczu wczorajszego. A powinni, bo mecz był naprawdę ciekawy. Naszym gościem jest dzisiaj Mateusz Jachlewski. Do rozmowy ze skrzydłowym Vive Targów Kielce wrócimy po krótkiej przerwie. Cały ten sport. Wracamy do programu Cały ten sport. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Jachlewski, zawodnik Vive Targów Kielce. Tak się zastanawiam, Mateusz, czy to, co wczoraj zagraliście, to był maksimum waszych możliwości? Czy stać was jeszcze na więcej? Nie, wydaje mi się, że na pewno nie maksimum, bo wiele elementów jeszcze możemy poprawić. Na pewno te błędy takie proste, które zdarzały nam się w pierwszej połowie, w drugiej też zresztą, ale było już na pewno ich mniej. Natomiast takie proste zgubienie piłki, no przez co przeciwnik rzuca też kontra sam na sam, więc to też to można wyeliminować. Na pewno jeszcze agresywniej w obronie, może nie agresywnie, ale razem i skoncentrowani możemy być jeszcze bardziej. No i też mieliśmy w pewnym momencie problem w ataku. No też graliśmy troszeczkę w drugiej połowie bardziej indywidualnie te akcje były. No wiadomo, wszystko wychodziło, czasami nie, ale jeżeli byśmy zagrali bardziej konsekwentnie w ataku, wydaje mi się, że byśmy bardziej wypunktowali ten Berlin. Złapaliście kontakt w tabeli, kontakt, który był bardzo ważny. Teraz trzy spotkania przed wami, ale tylko jedno przed własną publicznością. Będzie ciężko? No na pewno będzie ciężko, no bo wszystkie mecze wyjazdowe nie są łatwe. To też nie są łatwi przeciwnicy, prawda? Oczywiście mówimy o Lidze Mistrzów, tak? Tak, może inaczej. Co będziecie musieli zrobić, żeby w następnej rundzie Ligi Mistrzów się znaleźć? Z kim można przegrać? Z kim można sobie jeszcze na ten komfort pozwolić? Wydaje mi się, że najtrudniejszy mecz, jaki nas czeka, no to ciężko tutaj powiedzieć, bo w Lidze Mistrzów każdy mecz jest bardzo ważny i dla nas teoretycznie jest o życie, tak? Bo gramy z czechowskimi u siebie, gdzie szczęśliwie, tak? Wygraliśmy u nich. No ten mecz, no fajnie by było, albo no musimy wygrać, bo to gramy u siebie.
Natomiast Veszprem gra się bardzo ciężko, bo jest taka bardzo specyficzna hala, głośni kibice. I to też jest coś podobnego jak u nas wczoraj, więc no nie jest tam łatwo. Natomiast teoretycznie najsłabszy przeciwnik to jest ten Silkeborg Duński, gdzie nie zdobył żadnego punktu, ale to wcale nie jest powiedziane, że to będzie łatwy mecz, więc ciężko tutaj mówić, który możemy przegrać, który nie. No, najlepiej byłoby, jakbyśmy wszystkie wygrali, ale rzeczywistość jest troszeczkę inna i zobaczymy, jak to będzie. No, każdy mecz jest też inny, też nie mogę mówić, że no bo Veszprem przegrało u siebie z Berlinem i to wysoko. Natomiast my wygrywamy z Berlinem, no to też jest tak. No ciężko powiedzieć, no my u siebie z Veszprem przegraliśmy, a na wyjeździe wcale nie spodziewane, że jesteśmy skazani na porażkę. To po prostu pokazuje, jak bardzo wyrównana jest wasza grupa w Lidze Mistrzów, natomiast tego nie można powiedzieć o Lidze Polskiej. Uciekacie i to bardzo Orlenowi w Wiśle Płock. Jest to komfort jakiś dla was? Znaczy, to i tak wszystko rozstrzygnie się w play-offach, prawda? No cieszymy się z tego na razie pierwszego miejsca i wydaje mi się, że utrzymamy tą. Mam nadzieję oczywiście, że utrzymamy to pierwsze miejsce no, przed rundą play-off. Natomiast no, to są ich problemy, jeżeli przegrywają mecze w Olsztynie lub no, męczą się na przykład z Jurandem u siebie, czy no, remisują w Puławach. No, my staramy się skoncentrować na sobie, bo wiadomo, że no, nikt za nas meczu nie wygra, ani nie możemy liczyć na pewno na Płock. No, jeżeli będziemy wszystkie mecze wygrywać, no to wydaje mi się, że to nam więcej da niż oglądanie się za siebie. No niby tak, ale te zwycięstwa w fazie zasadniczej i tak niewiele dadzą w fazie play-off, bo to są zupełnie inne rozgrywki. Dokładnie, ale jeżeli też zostaje w głowie taka na pewno w Płocku, tak? Bo jeżeli dwa razy na przykładowo wygramy z nimi w rundzie zasadniczej, to też zostaje w głowie tak, że przed play-offami oni z nami nie wygrali, prawda? Ani u siebie, ani na wyjeździe. I na przykład, jeżeli jest zespół, który nie odniósł żadnej porażki, to też jest inaczej odbierany niż taki, który na przykład po walce wygrywa albo tam zremisował, jeden mecz przegrał, no też jest inaczej. Porozmawiajmy o twojej sytuacji, no bo to nie jest zbyt szczęśliwy sezon dla ciebie. W październiku jedna kontuzja, druga kontuzja, w efekcie półtora miesiąca przerwy, no i dopiero wróciłeś ostatnio do gry. No dokładnie tak, no, tak już powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że limit kontuzji na ten sezon już wyczerpałem. No nie było to dla mnie fajny okres, tak, bo no, w Berlinie skręciłem kostkę, no, już dochodziłem do siebie, już zaczynałem powoli trenować, no i odnowiła mi się kontuzja łokcia. Troszeczkę mi to podomało, no ale no, tak bywa, no i trzeba no, jakoś z tym sobie poradzić. No, wykonałem dużą pracę, kiedy już byłem zdrowy do treningu, więc teraz no, czekam tylko, no, teraz dostanę oczywiście szansę, bo Bartek doznał kontuzji, więc zostały 4 mecze przed przerwą. No, mam nadzieję, że może będę grał, tak? No bo nie ma kto w sumie grać, no chyba że Tomek Rosiński wróci na tą pozycję, tak? Na pewno będzie szczęśliwy. A mówisz coś raz na ten temat, jak mu się tam grało na tym lewym skrzydle? No oczywiście to wszystko jest okej, okay, no jeżeli zagra tam jeden mecz z musu, czy nawet dwa, albo tam kilka treningów, ale no, on jest rozgrywającym, no i on no, umie grać na rozegraniu i powiedział, że na tym skrzydle to nie jest tak wcale ciekawie. Ale pamiętamy, Mateusz, jak grałeś jeszcze w Gdańsku, byłeś właśnie środkowym rozgrywającym i dopiero jak przyszedłeś do Vive, do Kielc, ta pozycja została ci zmieniona. Tak, dokładnie, no grałem na środku w Gdańsku, znaczy i na skrzydle i no, ja rozgrałem w sumie wszędzie tam, gdzie była potrzeba zagrania, no ale nominalną w sumie pozycją wtedy był dla mnie środkowy środek i nie wiem, no tam mi się grało bardzo dobrze, no wtedy w tym sezonie akurat zrobiłem króla strzelców ligi, no wiadomo, że też było troszeczkę inaczej, bo ten zespół był no, dużo słabszy niż teraz ten kielecki i to też było inaczej, bo praktycznie tylko ja rzucałem na bramkę. I no, gra się opierała na dwóch, trzech zawodnikach, a tutaj na całej drużynie, więc to też jest inaczej. Mówiliśmy o przykrych sytuacjach, o kontuzjach, ale były też miłe wydarzenia w twoim życiu. Miesiąc temu urodził ci się syn. Jak się czujesz w roli ojca? Duża zmiana? Bardzo dobrze się czuję w roli ojca. Można powiedzieć, że wspaniale. No, polecam każdemu takie przeżycie. No mówię, te kontuzje, które były w październiku, można powiedzieć, to był ten niemiły akcent no, w tym roku, ale wynagrodziło mi to narodziny syna i jestem bardzo
szczęśliwy i zadowolony. No to jeszcze bardziej szczęśliwy byłbyś chyba w styczniu, gdybyś otrzymał powołanie na Mistrzostwa Europy, które będą się odbywać w Serbii. Liczysz właśnie na powołanie od Bogdana Wenty, mimo tych kontuzji i tych przerw, które są za tobą? Że może... No jeżeli liczę, oczywiście wiadomo, że dam z siebie wszystko, żeby... Zdarzył mnie tak i dał mi szansę wjazdu na Mistrzostwa. No zobaczymy, no to jest też decyzja trenera, więc ja tutaj no, ciężko mi powiedzieć, czy mam jakieś szanse, czy nie, czy w ogóle trener bierze pod uwagę mnie, to naprawdę ja mogę zrobić ze swojej strony tylko tyle, że trenować i dawać się wszystko na meczach, a jaka będzie decyzja trenera, no to już zobaczymy. No to tak na koniec informacja dla kieleckich kibiców. W środę będzie was można zobaczyć ponownie w hali Legionów. Mecz z Jurandem Ciechanów, to jest spotkanie Pucharu Polski. Za to w sobotę jedziecie do Lubina, tam oczywiście mecz już ligowy z Zagłębiem. A dzisiaj naszym gościem był Mateusz Jachlewski, skrzydłowy Wisły Targ w Kielce. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję. A my po krótkiej przerwie porozmawiamy o piłce nożnej i o tym, co działo się w sobotę na arenie Kielc. Tam Korona zremisowała z Krakowią 0-0. Cały ten sport.